Przechodzimy do punktu trzeciego porządku obrad. To jest wniosek w sprawie znaku zakazu zatrzymywania się na ulicy Gabrieli Zaborskiej. Druk numer 251. Że jeszcze jestem dłużny informacji Państwu, że protokołowa dzisiejszą sesję, protokołuje dzisiejszą sesję Pani Małgorzata Soczyńska, radna naszej dzielnicy. Pan Jacek jest na zwolnieniu lekarskim, nieobecny na dzisiejszej sesji. Czytam projekt uchwały, druk numer 251. W sprawie znaku zakazu zatrzymywania się na ulicy Gabrieli Zaborskiej. Paragraf pierwszy. Wnosi się o wprowadzenie zakazu zatrzymywania się po prawej stronie od ulicy Gabrieli Zaborskiej na kierunku i odcinku od ulicy Bankiego do ulicy Przybyszewskiego. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie. Z prośbą o ustawienie znaku zwrócili się mieszkańcy. I tak jak w uzasadnieniu jest faktycznie wszyscy mieszkańcy tego odcinka Gabrieli Zaborskiej zwrócili się o ustawienie tego znaku, jak również Stowarzyszenie Mieszkańców Gonowic. I wychodzimy naprzeciw wnioskowi mieszkańców, ale faktycznie w momencie, kiedy samochody parkują po obu stronach, ta ulica, ponieważ ona jest dwukierunkowa, no, staje się momentami trudna do przejechania. Można powiedzieć, nie przejedna. Więc dużo tam kłopotów z tego powodu jest. Wprowadzenie tego znaku uporządkuje i usprawni przemieszczanie się tą ulicą. Opinia Komisji Gospodarki Komunalnej? Pozytywna. Pozytywna. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa... Jeszcze dopytam na komisji, to znaczy, nie wiem, czy w takim razie nie wprowadzamy jeszcze tego ewentualnie lustra tam przy ulicy Przybyszewskiego od razu? No nie, no uchwała, zarząd przygotował taki projekt uchwały, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby ewentualnie podjąć taką uchwałę o tym drugim odcinku, ale tak czy inaczej można byłoby uprzedzić, że tak powiem, ZIKI, bo jeśli podejmiemy uchwałę, to oni tak będą prosić o przeprowadzenie konsultacji w tej sprawie z mieszkańcami, więc najpierw myślę, można przeprowadzić konsultacje. Jak przyniosą one pozytywny efekt, to wtedy podjąć. Bardziej, że mieszkańcy zgłosili nawet na piśmie, przepraszam, że wejdę w słowo, że chcą tam też, żeby słupki były, że są kłopoty właśnie z parkowaniem, z przejazdem, więc musimy jakoś to wspólnie rozpatrzeć i spotkać się z mieszkańcami i uzgodnić. No tak, tylko nie chodzi po prostu sam ten wyjazd z Zaborskiej na ulicę Przybyszewskiego, prawda? Ten niebezpieczny, prawda? Bo de facto to skrzyżowanie jest takie, że jest zasłonięte. Wydaje mi się, że to lustro po prostu by tam było wskazane. Dawniej lata temu było. Było, no właśnie. Tak. No i kwestie wykonania dalszego ciągu ulicy Zaborskiej i też rozważenia w stronę... Podczas odjazdu ulic właśnie w sprawach dotyczących oznakowania znaków poziomych, pionowych, słupków. Wszystkie te rzeczy zostały spisane. ZIKI analizuje te sprawy, porobi dokumentację fotograficzną i udzielą obszernej odpowiedzi w zależności od tego, jaką odpowiedź. Ale również poddaliśmy sprawę lustra, także myślę, że powinni to też uwzględnić i stosunkować się co najmniej. ZIKI. Czy ktoś jeszcze z Państwa chciałby zaprowadzić w tej sprawie? Nie widzę, w takim razie zamykam dyskusję i obrady nad tym punktem porządku obrad. Przystępujemy do głosowania. Kto z Pań i Panów Radnych jest za podjęciem uchwały Rady, proszę o podniesienie ręki do góry, a Pana Artura przyjmie głos. Komisja powiedziała, że za. 12. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał od głosu? Trzy osoby. Trzy osoby.
Nie podpisał się, nawet nie podkreślił faktu, że jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu, ponieważ tak jakby go nie było. Nie ma. Nie jest podpisane na liście. Panie Łukaszu, pisze pan listę obecności? Tylko nie w trakcie głosowania. Jedna osoba nie brała udziału.